Siemanko, pokażę solo kopiowanie. Glitcha robimy na sesji publicznej. W mobilnym przechowalni potrzebujemy auto, które kopiujemy. I gdzieś w garażu, w arenie, w klubie nocnym, w penthouse'ie potrzebujemy w kasynie, znaczy się pojazd, który będziemy tracić. Autem, które kopiujemy, wyjeżdżamy z mobilnego, zostawiamy je tu w bunkrze. No i korzystamy najlepiej z swobodnego trybu celowania, żeby się teleportować po mapie. I odpalamy misję z mapy, dołączamy do kogo z innym celowaniem, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy i taki ten teleport zrobiony. Lub można użyć tu pojazdu Securo Surf sobie tam dolecieć, no to jest tam mało ważne, byle już nie używać pojazdów osobistych. No i teraz tak, albo teleportujemy się do biura, albo do mieszkania, byleby usiąść na kanapie gdzieś i można oglądać telewizję. I tutaj jest wersja dla Xboxa, pokazuję, a przypnę w komentarzu metodę opcjego dla PS4, bo jest jednak mała różnica tutaj. Tam się używa touchpada, na Xboxie tego touchpada nie ma. No i tutaj też są dwie opcje tego kopiowania. Jeżeli puścimy opcję, przełączymy kanał, nie wczyta nam się lista graczy, to można normalnie szybko się lewym analogiem poruszać, żeby tam kupić kolor w biurze, ale to do tego dojdziemy. A jeżeli wczyta nam się lista graczy, no to trzeba będzie tym analogiem powoli się poruszać, żeby nam się nie przełączała lista graczy, bo my musimy podglądać niezaznaczonego takiego, na którego nie da się oglądać. Czyli tak, wsiadamy na kanapie, włączamy telewizor, Y lub trójkąt i ja tu klikam w lewo analog, żeby znaleźć graczy na sesji, żeby w telewizji oglądać graczy na sesji. No to ja tu klikam w lewą stronę analogiem. Tu znalazłem, jest lista graczy, no to cofam się kanał wstecz, czyli w prawo. I teraz tak, trzymam wciśnięte pauzę i puszczam pauzę, klikam w lewo analog. Bardzo szybko na online i na zestaw kryminalisty. Tu później powiem, powtórzę jeszcze raz te kroki. I teraz tak, zjeżdżamy na dół analogiem na nieruchomości, na Maze Bank. No tu nie mam jeszcze listy graczy, poruszam się, widać, szybko. Ale teraz już mi właśnie lista graczy wskoczyła i na dole na przykład. Teraz mam poświetlonego jakieś G4L Fresh coś tam, go oglądam. Muszę tak zjechać, żeby oglądać tego, co ma X-a. Tu jakiś, kurde, 25 level jest na dole, on ma X-a. Na niego muszę ucelować tym lewym analogiem i wtedy dopiero mogę potwierdzić, wejść na stronę. Ale klikam A. No i teraz trzeba powoli właśnie tym analogiem się poruszać, żeby ci gracze, ta lista graczy nam tam nie przeskakiwała na innego. Teraz potwierdzam, nadal jestem na tym samym graczu. Teraz przeskoczyło mi na innego. I znowu odnów. Taniecki jakiś. Tu mogę nazwę organizacji, D-pad w lewo. Też powoli, żeby nie przełączyć innego kanału. Wybieram obojętnie jaki kolor i tak za niego nie płacę. Znowu na dół, ale powoli, żeby nie przeskoczyło mi z tego Janickiego 07, którego oglądam, bo go nie mogę oglądać i mi nie wczyta do niego. Teraz potwierdzamy zakup. Zakup w toku i zamykamy wszystko trójkątem lub Y-kiem. Siedzę nadal na kanapie i teleportuję się z powrotem. Nie z powrotem, tu się zajebam, ja od razu do bunkra się tepnąłem. A muszę właśnie do areny, czy gdzieś do klubu nocnego, gdzieś gdzie mam pojazd, który tracę. Tam wsiadam, wyjeżdżam na zewnątrz, będę na piechotę. Stamtąd już wracam zapisywać kopię, a tu powtórzę wam jeszcze raz te kroki. Włączamy ten telewizor, szukamy kanału, najlepiej jak jest ta na żywo transmisja, czyli
ja klikam w lewo, to jak znajdę tą transmisję na żywo, graczy daję lewy analog w prawo raz, żeby oglądać te bajki, co tam są, i tak trzymam wciśniętą pauzę, puszczam pauzę, klikam lewy analog w lewo i bardzo szybko przechodzę na online i zestaw kryminalisty. On tam czasami może być na szaro, no to trzeba to, ten krok powtórzyć. Jeżeli nie jest na szaro, no to wchodzę na kryminalistę i dalej poruszamy się tak, jak tu mówiłem. No jeżeli nie wczyta mi się tutaj, tak jak mi się po chwili wczyta lista graczy i tam możliwość zmieniania kanałów, no to trzeba się poruszać tym analogiem powoli, tak jak pokazywałem, a podświetlić sobie gracza, który ma X-a, że nie da się go oglądać. A jeżeli nam się nie wczyta lista tam zmiany kanałów, lista graczy, to możemy normalnie wyginać, a poruszać się tym analogiem, tak jakbyśmy chcieli coś tam kurwa sobie kupić w sieci. No na tym, na playce jest inaczej, tam można używać tego touchpada lub też bawić się tak, jak ja tu pokazywałem tym analogiem, nie? To tylko, że taka różnica, że tam jest ten touchpad. Można też to robić właśnie przez tego analoga, no ale po co? No i teraz tak, wsiadamy na pojazd, który tracimy. Ja tu jeszcze pokażę, jakie on ma tablice i że przeniosą się na to ISI, które zostawiłem w bunkrze. Tu tylko dodajemy gazu, spawni nas na zewnątrz, na piechotę i teleport, wraca nam minimapa właśnie i teleportujemy się do bunkra, wsiadamy w ISI, zmieniają nam się tablice i wjeżdżamy do mobilki zapisać kopię i oryginał, przeniesie się w miejsce tego fazie, o którym teraz wyjeżdżałem, kopia zostanie w mobilce i żeby skopiować kolejny samochód, robimy to samo. Wyjeżdżamy, zostawiamy go w bunkrze, teleportujemy się albo do biura, albo do mieszkania, nawet chyba w kasynie też da radę usiąść i oglądać, że to nie ma znaczenia, gdzie my się teleportujemy, bo i tak wchodzimy na tą samą stronę internetową tam dalej, na Maze Bank i tam kupujemy ten kolor napisu organizacji. No i za niego nie płacimy i tak. Tylko mówię, no tutaj trzeba, jeżeli wczyta nam się lista graczy, trzeba sobie tym lewym analogiem tak poklikać, żeby najechać na tego z X-em i wtedy już trzeba się poruszać tym analogiem powoli. Nie chaotycznie w lewo, prawo, bo zmieni nam się kanał, to spierdoli sprawę. I góra, dół, no trzeba uważać, żeby właśnie był cały czas podświetlony ten gościu, którego nie da się oglądać.